Siemano wszystkim, z tej strony Cocker Beatbox, witam was w Holandii. Jestem tu od wczoraj, ale szczerze mówiąc wczoraj był tak upalny dzień, że totalnie nie miałem siły, żeby kręcić. Natomiast dzisiaj wyszedłem na spacer, w ciągu dnia jest chłodniej, jest trochę wiecznie, ale to podobno w tym mieście, czyli w Hadze, normalne. Póki co mogę wam powiedzieć, że Holandia wygląda dokładnie tak, jak ją sobie wyobrażałem, czyli tak. Budyneczki z czerwonej cegły i wszędzie rowery. Tych rowerów jest tutaj naprawdę mnóstwo, ewidentnie ludzie je kochają. I też śmieszna ciekawostka, która od razu mi się rzuciła w oczy, że na takich ścieżkach rowerowych, których jest tutaj mnóstwo, ludzie jeżdżą też normalnie na skuterach. Fajna jazda. Do zobaczenia później. Tak sobie idę między blokami, a tu morze. Plaża pusta, ale pewnie dlatego, że nie jest dzisiaj zbyt upalny dzień. Cisza i spokój. I natura. Ciekawą rzecz sobie zamówiłem do jedzenia po drodze. Coś takiego. Takie ciasto à la francuskie. A w środku mięso. Takie jakby z kebaba. I jest to podawane na ciepło. Spoko przekąska. Nietypowe połączenie, ale całkiem niezłe i można się najeść. Ten mostek i ta ścieżka wyglądają prawie jak z jakiejś gry RPG. Chyba mam ochotę tam wejść. Ciekawe, jaki quest mnie czeka na końcu. Chyba było warto dla tego widoku. Ciekawostka, jest tutaj sporo wlepek z flagą Polski. Już przynajmniej z 5 widziałem. Fajnie. Parki są przepiękne. Jest tu mnóstwo rzek, mostków, łabędzi, kaczek. Bardzo relaksujące miejsca. Pierwszy dzień występów za mną, szczerze mówiąc, nie poszło najlepiej. Wybrałem słabą miejscówkę na dworcu centralnym. Za dnia było tam mnóstwo ludzi, więc założyłem, że wieczorem pewnie również tak będzie. Natomiast wcale tak dużo ludzi nie było. A najgorsze jest to, że kiedy wreszcie zaczęli się zbierać, podeszło do mnie paru pijanych gości, zaczęli robić hałas, zaczęli drzeć się, agresywnie się zachowywać i wystraszyli mi całą publikę. No niestety takie rzeczy też się zdarzają czasami na streetach, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Właśnie wyszedłem na miasto rozglądać się za jakąś inną, fajniejszą miejscówką. Wszędzie rowery. Co my tu mamy?
Jakbyście byli ciekawi, średnia cena to 13 euro za gram. Oczywiście duży wybór. Obecnie euro to 1 euro to 4,80 zł, więc możecie sobie przeliczyć. Mnóstwo zatłoczonych, wąskich uliczek. Nie wiem, o co chodzi z tymi kapeluszami, ale wygląda nieźle. Okej, jest wtorek, parę dni się nie nagrywałem, więc teraz zrobię wam streszczenie ostatnich dni. Zacząłem grać w piątek na dworcu centralnym, tak zwane Central, ponieważ tą miejscówkę polecił mi znajomy muzyk uliczny tutaj z Holandii. Swoją drogą pozdrawiam cię, Mark. Zajrzyjcie koniecznie na jego kanał, dam link w opisie pod filmikiem. Bo tam po prostu można legalnie grać. Niestety piątkowy występ, czyli mój pierwszy występ w Holandii, był bardzo słaby. W sobotę stwierdziłem, że zaryzykuję i pójdę do centrum miasta. Swoją drogą tak wygląda centrum miasta. W którym generalnie grać nie wolno ze wzmacniaczem, co jest częstym problemem, jak się okazuje. No ale postanowiłem sobie jednak spróbować zaryzykować. Stwierdziłem, że nie od razu wlepią mi mandat, tylko dadzą mi jakieś ostrzeżenie. No i zresztą akurat właśnie zaraz będziemy się zbliżać do miejsca, w którym grałem. Co dalej? Grałem i było spoko. Policja przejeżdżała kilkakrotnie obok mnie, widzieli, że gram, nawet się zatrzymywali, chwilę słuchali i nie czepiali się w ogóle, więc stwierdziłem, że super. No i najważniejsze, zainteresowanie ludzi bardzo duże, świetnie mi się grało. Identycznie w niedzielę, gdzie grałem również w tym samym miejscu, do pewnego momentu, w zasadzie na sam koniec, kiedy grałem już ostatni numer, podjechała do mnie policja i powiedziała mi, że generalnie nie można grać w tym miejscu i że do tej pory widzieli, że gram i mnie ignorowali, a zdarzyło się tak dlatego, że po prostu miałem farta. Okazało się, że w mieście trwa jakiś festiwal przez weekend i stwierdzili, że i tak jest wszędzie głośno, więc już pozwolili mi grać, po prostu mnie zignorowali. Natomiast festiwal się już skończył, no i mi też muszą podziękować. No więc, w poniedziałek wyruszyłem z powrotem na Central, no i na szczęście na Centralu tym razem było bardzo spoko. Parę świetnych osób poznałem i ogólnie Holendrzy i zresztą nie tylko Holendrzy, bo tutaj jest pełno wszystkich narodowości świata. Ludzie są bardzo mili, życzliwi i pomocni. I ewidentnie kochają muzeum. Tutaj grałem przez weekend, no i muszę przyznać, że to miejsce było świetne. Obok dużego hotelu, w samym centrum miasta, naprzeciwko centrum handlowego. Mnóstwo ludzi się kręci. No niestety, tylko przez weekend mi się udało. Chinatown.
Chinatown, tak jakby się można było spodziewać, mnóstwo knajpek z azjatyckim jedzeniem, mnóstwo sklepików z pamiątkami, no i tego typu podobnymi drobiazgami. Bardzo fajnie wygląda, bardzo zatłoczone, no ale ogólnie wrażenie bardzo pozytywne. Na pewno będzie też to miejsce fajnie wyglądać w nocy. Rowery. Wszędzie rowery. A tak wygląda miejsce, w którym tętnie życie nocą. Teraz, jak przystało na Holandię, przejażdżka rowerem. Odwiedzimy Scheveningen, czyli takie słynne tutaj wejście na plażę. Mam nadzieję, że wypowiedziałem to poprawnie. Graffiti z kosmosu. Typowy widok tutaj. Pięknie tu jest. No, to miejsce aż się prosi, żeby zagrać tutaj koncert uliczny. Na bank jest tutaj mnóstwo ludzi w nocy, ale niestety w tym roku nie uda mi się tu zagrać, bo po pierwsze trzeba mieć pozwolenie, a po drugie jest to zbyt daleko od miejsca, w którym obecnie mieszkam. Nie dałbym rady tutaj dojechać z wózkiem, ani komunikacją miejską. Na plaży fryteczki z patatą. Bardzo dobre. Gdzie jest keto policja? No dobra, pora wracać po wieczorem. Street show. No słuchajcie, to jest coś, co muszę uwiecznić na bieżąco. Jestem właśnie w trakcie trwania jednego z występów na Den Haag Central. Nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie stała się najmilsza rzecz ever. W ogóle Holendrzy są tacy, że bardzo dużo rzeczy dają. Oprócz tego, że wrzucają kasę do sakwy, jak gram, to ludzie mnie częstują różnymi rzeczami. To jest po prostu inne niż gdziekolwiek indziej. No i słuchajcie, teraz hit. Dostałem w trakcie występu, podeszła do mnie przemiła Azjatka i dała mi jedzenie dwudaniowe z restauracji. Normalnie przyszła do restauracji, kupiła mi jedzenie i to całkiem sporo i z raczej droższej restauracji. I po prostu mi dała. Powiedziała, że to ja taka jestem dzisiaj.
O ile pamiętam dobrze, masz na imię Leo. Dziękuję ci, to było bardzo miłe, to było wspaniałe. No i co, zrobię sobie przerwę na jedzenie. Zobaczcie, co jest grane. Dwa takie obiady dostałem. Przechodziłem obok tego znaku kilkanaście razy dziennie, ale dopiero dzisiaj zauważyłem. Koko. Nie wiem, co to oznacza, ale zaśmiałem się, bo ci z was, którzy znają mnie dobrze, wiedzą, że taką miałem ksywkę w podstawówce. Po występie lecimy w miasto się zrelaksować. Dzisiaj się bawię ze swoją ekipą znajomych, u których śpię. Justyna, nie zygzakiem. Ej, nie wierzę, oni to robią, naprawdę. Oni skuter kolorowy. To jest mój wózek. Ze skuterem. Tutaj się przenosi nocne życie, gdzieś tak o 23:00. I później dalej w głąb. Siemano, dzisiaj mój ostatni dzień, więc wyszedłem sobie na spacerek. Pora, żeby wam trochę opowiedzieć. O ile pamiętam, to skończyłem nagrywanie na niedzieli, na koniec niedzielnego występu. Grzecznie mnie poinformowali, że no, od poniedziałku nie mogę tu niestety grać, więc wygooglowałem sobie, co to dla nich znaczy centrum. No i zorientowałem się, że centrum oznaczone jest takimi barierkami, które zaraz wam pokażę, więc od poniedziałku stanąłem sobie najbliżej, jak się tylko da, za tymi barierkami, jakieś 20 metrów od nich. Zaraz będziemy przechodzić obok tego miejsca. Widzicie te barierki? Wyznaczają główne centrum. One się opuszczają, żeby policja mogła wjeżdżać, czy karetka, ale generalnie nie ma tu wjazdu samochodem. I to wyznacza główne centrum. Więc od poniedziałku ustawiłem się tutaj. I było to wspaniałe miejsce. Niestety do czasu, ponieważ poniedziałek, wtorek i środę grałem. W środę na koniec przyjechała policja i powiedzieli, że ktoś z bloku naprzeciwko zgłosił complaint o hałas. Więc, jeżeli są tu muzycy uliczni, a na pewno ten kanał będą oglądać inni muzycy uliczni, to mam dla was radę. Grajcie w tym miejscu jak najbardziej, bo jest bardzo dobre, ale nie przesadzajcie z hałasem, bo
może być problem, a poza tym miejscówka jest naprawdę spoko, ludzi się kręci mnóstwo, bo jest to praktycznie centrum, za mną jest główne centrum, a jeszcze oprócz tego tutaj mamy dwa przystanki tramwajowe, więc ludzi jest naprawdę mnóstwo, zainteresowanie jest ogromne, no tylko nie można przesadzać z głośnością. W środę pod koniec występu podeszła do mnie policja i grzecznie mnie poprosiła, żebym już w tym miejscu nie grał, ponieważ jest komplejn z budynku naprzeciwko, więc przeniosłem się na Central, czyli dworzec pociągów, miejsce, w którym zaczynałem pierwszego dnia. Pierwszego dnia było tu słabo, szczerze mówiąc, ponieważ chyba wam wspominałem, że grupka pijanych ludzi mi w zasadzie zrujnowała show, ale ostatnie 4 dni pograłem sobie tutaj, no i raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie na plus. Wiadomo, dużo ludzi się kręci, niestety są w pośpiechu, więc nie zawsze mieli czas, żeby posłuchać dłużej, ale sporo fajnych osób się zatrzymało, mieliśmy okazję chwilę pogadać, wszystkich was pozdrawiam, no i mam nadzieję, że do zobaczenia w latach przyszłych. Pozdro! Jak będziecie kiedyś przy Centralu, to idąc w stronę miasta, zajrzyjcie sobie tutaj na kawę i ciacho. Naprawdę wspaniałe rzeczy mają. I to nie jest sponsorowane. Z policją jeszcze też dwie śmieszne historie miałem, bo generalnie w środę jak mi powiedzieli, że nie mogę grać w tym miejscu, gdzie wam pokazałem, to ja im powiedziałem, że już w ogóle nie będę grał, a po prostu jeździłem na Central. Ale żeby z miejsca, w którym mieszkam, dostać się na Central, i tak muszę przejść przez główne centrum miasta. Więc niby nie grałem, ale 2 razy dziennie mnie widzieli, jak przechodzę przez samo centrum z tym swoim wózkiem ze wszystkimi gratami. Więc już się tylko uśmiechali pod nosem. Nawet wieczorem jeden z policjantów mi powiedział hi. Już wiedział, co jest grane, już mnie kojarzył. A drugą śmieszną akcję to miałem w trakcie grania, jak grałem cover Seven Nation Army, który jakby nie było jest dosyć znanym powszechnie numerem, i przede mną przejeżdża policja i zwalnia. I mówię, aha, dobra, już będzie jakiś mandacik, już będzie gadane, już będzie problem. A policjant uchylił szybę, wystawił rękę i... Także beka. Naprawdę, wbrew pozorom, jest to równa policja. Nie robią problemów, no po prostu dopóki ty się zachowujesz ugodowo, to jest wszystko w porządku. Naprawdę, tak się zachowują, jakby no, nie chcieli ci wstawić mandatu. W Polsce bywa różnie. Jeszcze z takich ciekawostek, które rzuciły mi się w oczy, zauważyłem, że jest tutaj bardzo dużo sklepów ze słodyczami, jakimiś babeczkami, czekoladkami, ciastami i tego typu podobnymi rzeczami. Ciekawe czemu. No dobra, to tyle kochani, dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli informacje w nim zawarte były ciekawe i przydatne, to napiszcie jakiś komentarz. No i oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie subskrypcję, bo więcej vlogów i nowej muzyki już wkrótce.